Witam gorąco. Jacek Balkan to jest motodziennik we wtorek, na który bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiejszy program zaczniemy od szeroko pojętego bezpieczeństwa. I na dzień dobry od testów zdarzeniowych wykonywanych przez chińską NCAP. Do tej pory, by dostać 4 albo 5 gwiazdek, nie trzeba było spełniać wysokich norm. Nie trzeba było nawet dbać o bezpieczeństwo pasażerów z tyłu, gdyż dane te nie były uwzględniane w ostatecznej gwiazdkowej punktacji. A testy przeprowadzane w Europie wykazywały jasno i niezbicie, że chińskie samochody skonstruowane są tak, że są niebezpieczne przy prawie każdej prędkości. I przez to nikt o zdrowych zmysłach w krajach motoryzacyjnie rozwiniętych kupując nowe auto nawet o tych wynalazkach nie myślał. Ale p pomyśleli w końcu chińscy urzędnicy i swoje testy oraz, co jeszcze ważniejsze, sposób punktacji zmieniają. Producenci mają czas do lipca przyszłego roku. Od tego momentu wszystkie auta wprowadzone na rynek wewnętrzny albo przeznaczone na eksport będą musiały stawić czoła czemuś na kształt Euro NCAP. Nie tylko prędkość będzie wyższa niż do tej pory. Oceniane będą też aktywne i bierne systemy bezpieczeństwa jak kontrola trakcji czy sygnał niezapiętych pasów. A wszystko po to, by europejski czy amerykański konsument mógł się we wszystkim lepiej zorientować. Czy tak się stanie? A skąd? Informacja o czterech czy pięciu chińskich gwiazdkach będzie równie śmieszna jak teraz, tym bardziej, że potężne koncerny odprowadzające auto na testy przeprowadzone przez uznane organizacje w wyniku mogą być pewne, a chińskie dopiero wszystkiego się dowiedzą. Dla przykładu Honda ma spory ośrodek testowy służący tylko i wyłącznie testom zdarzeniowym i właśnie tam mordowano ostatnio najnowsze wcielenie Civica. Auto nadal nam się nie podoba, ale z tego co widać na filmie, auto zostało obite i zbadane z każdej możliwej strony, co zaowocuje zapewne pięcioma gwiazdkami w teście Juracy Pi widać wyraźnie, jak zmienia się moda w motoryzacyjnym świecie. Na początku wieku wszyscy stawiali na bezpieczeństwo, ostatnio na ekologię, a teraz znowu wraca bezpieczeństwo. W ubiegłym tygodniu oprócz Hondy również Nissan postanowił się nowymi osiągnięciami w tej materii pochwalić. Chodzi o trzy elektroniczne systemy wspomagające, które już niedługo, najczęściej za dopłatą, pojawią się w autach tej marki oraz, skoro to jeden koncern, również pewnie w Renault. Dwa z nich współpracują z zestawem kamer, które są wbudowane z każdej strony pojazdu. Pierwszy ograniczy moc, gdyby kierowca dodał gazu, mimo że przed nim jest jak Jakaś przeszkoda. Drugi to w zasadzie to samo, ale z wykorzystaniem układu do wykrywania pieszych. A trzeci ma ściągnąć pasy w sytuacji, gdy kolizja jest już niemal nieunikniona. Wszystko będzie sprzęgnięte z diodami i głośnikami, które będą nas zasypywać nieustannymi ostrzeżeniami. Miejmy tylko nadzieję, że to wszystko da się jakoś wyłączyć, bo podobnie działające, czy nawet identyczne systemy w samochodach konkurencji, np. u Mercedesa czy w Volvo, potrafią nieźle zdekoncentrować. Na tym części informacyjną kończymy. Teraz zapraszam Państwa na nasz motodziennikowy ranking. A tym razem chcielibyśmy zaprezentować Państwu pięć samochodów typu kombi, ale spełniających dwa dodatkowe, oprócz pojemnego bagażnika, kryteria. Nasze dzisiejsze założenie to samochód do sporadycznego raczej użytku dwa, cztery razy w miesiącu, więc koszty paliwa nie są priorytetem. Dlatego silnik ma być spory, dający maksymalnie dużo frajdy, a że samochód ma spełniać w rodzinie rolę drugoplanową, poprosimy też o napęd na cztery koła, by w razie, gdyby drogowcy zaspali, albo gdyby podróż miała przebiegać w delikatnie mówiąc niesprzyjających okolicznościach przyrody, nie mieć problemów. Dodajmy, że samochód ma być dość tani i powinien kosztować maksymalnie 20 tysięcy złotych. A od czego zaczniemy? Od 11-12 letniego Audi A6 z potężnym ośmiocylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 4,2 litra. Taki automat 300 KONI jest to jeden z najlepszych na rynku napęd 4. Mi najczęściej świetne wyposażenie, łącznie z telefonem pokładowym, nawigacją czy nawet telewizorem, a zużycie paliwa wcale nie jest takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Przy delikatnej jeździe będzie to około 12 litrów po mieście i około 10 na trasie. Kolejna propozycja Również pochodzi z Niemiec. Będzie to Mercedes klasy E, czyli popularny okularnik. Tych aut jest na rynku naprawdę mnóstwo. Niestety większość z nich ma lub zaraz będzie miała problem z korozją. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę, że o ile najtańsze egzemplarze benzynowe 320 z układem Formatic kupimy za 10 czy 12 tysięcy złotych, to samochody te będą miały 300 albo i 400 tysięcy kilometrów przebiegu, rzecz jasna na zegarach będzie nieśmiertelne 180 góra 200 tysięcy. Oprócz 220-konnych 320 są też auty oznaczone symbolem 430. Często od razu z instalacją gazową i benzynowym V8 pod maską. Nie są droższe, ale mają 280 koni. Jednak nie każdemu odpowiada styl niemieckich marek, więc trzeba popatrzeć w stronę Subaru. Japońska firma ma w ofercie dwa przynajmniej interesujące nas samochody. Pierwszym będzie impreza kombi drugiej generacji z dwulitrowym doładowanym silnikiem, który ma 230 koni i stały napęd na cztery koła. Auto może być niebieskie ze złotymi kołami, ale na szczęście nie musi. Może też być białe albo zielone. Drugi samochód to Outback, jednak by mieć pod nogą 200 koni, trzeba wybrać. Noscącego sześciocylindrowego boksera o pojemności 3 litrów. A na miejscu pierwszym tu mamy coś, co kręci i cieszy nas niesamowicie volvo z literką R. Za kilkanaście tysięcy nie znajdziemy niestety V72 generacji, ale pierwsza jest w naszym zasięgu. Pod maską znajdziemy silnik pięciocylindrowy i o pojemności 2,3 litra o mocy 250 koni. Spalanie, jeśli mam lekką nogę, nie przekroczy 11-12 litrów po mieście i 8-9 na trasie, a zabawy i frajdy jest z tego samochodu naprawdę mnóstwo. Ja jeszcze tylko przypomnę, że jeśli z czymś Państwo się nie zgadzają albo mają zupełnie inny pomysł, to my mamy forum, na które bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam również na kolejny odcinek Motodziennika, który będzie już jutro. Do zobaczenia.